Witam Was, kochani. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Dzisiaj mamy 23 z kolei odcinek Demonów Burzących. Mówię w tej chwili na temat warowni bałwochwalstwa i jest to czwarta część tematu związanego z warowniami bałwochwalstwa. I chcę dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy na temat warowni rasizmu, warowni nacjonalizmu i warowni kastowości. Chciałbym, żebyśmy dotknęli najpierw tego, co mówi Pismo Święte, list do Galacjan 3:28 mówi tak: nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Co ten wers nam pokazuje? Że z perspektywy Bożej nie istnieje coś takiego jak podział w różnoraki, wśród ludzi na różnorakie formy związane z pochodzeniem, związane z rasą, związane ze statusem społecznym, nawet z płcią. Widzimy te rzeczy. W Bożych oczach ludzie dzielą się na dwie kategorie. Ludzi, którzy narodzili się z Bożego Ducha, którzy oddali życie Jezusowi, i na ludzi, którzy nie zrobili tego. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment. Pierwszy list do Koryntian 1:26. Pierwszy list do Koryntian 1:26. Jest napisane tak. Przypatrzcie się zatem sobie. Bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Widzimy, że te sprawy związane z rasą, z pochodzeniem, pochodzeniem narodowościowym, z w ogóle wszelką formą, która nie jest formą duchową, tak naprawdę są natury, te rzeczy są natury ziemskiej i nie mają żadnego znaczenia w Królestwie Bożym. Wspólną cechą tych trzech warowni, warowni rasizmu, warowni nacjonalizmu i warowni kastowości, jest różnicowanie ludzi na pułapie ciała. Prawda? Czym jest rasizm? Rasizm to jest różnicowanie ludzi z uwagi na rasę człowieka. Biali, czarni, żółci, czerwoni, jakieś inne odcienie. To jest warownia. Jeżeli jest taki podział w głowie człowieka, oznacza to, że człowiek jest pod wpływem warowni rasizmu. Dalej, druga warownia, warownia nacjonalizmu. Jest to różnicowanie ludzi z uwagi na narodowość, czyli jest Polak, Niemiec, Czech, Amerykanin i każdy jest tutaj inny, jeden gorszy, drugi lepszy. To się dzieje z ludźmi, takie myślenie jest w głowach ludzi, którzy są pod wpływem warowni nacjonalizmu. I trzecia warownia, warownia kastowości. Tutaj następuje różnicowanie ludzi z uwagi na status społeczny. Są to ludzie lepiej urodzeni, w lepszych rodzinach, lepiej wykształceni. W różnych krajach istnieje system szlachty. Są ludzie ze szlachty, są ludzie z plebsu, są ludzie, są chłopi. Wiecie, to się przejawia przez historię. Wiecie, to kontakty między takimi ludźmi, gdzie ktoś był szlachcicem, a ona była chłopką, to nawet akty miłosne między tymi ludźmi nazywane były mezaliansami. A więc widzimy, że jest to silna warownia. I kochani, jeżeli w czynach, wypowiedziach, prawda, lub
też jakichkolwiek drugorzędnych działaniach przejawia się systematycznie któryś z trzech poniższych podziałów, czyli rasizm, nacjonalizm lub kastowość, to mamy do czynienia z jedną z trzech wymienionych warowni. Czyli widzimy, że to nie jest tylko związane z jakimś chwilowym zaćmieniem, ponieważ przepraszam, wielu ludzi ma chwilowe zaćmienia i w związku z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, z różnymi ranami im zadanymi, mają chwilowe jakieś podziały, które w sobie robią. Natomiast jeżeli występuje systematyka, prawda? Systematyka przekonań, działań drugorzędnych czy bezpośrednich na pułapie rasizmu, nacjonalizmu lub kastowości, mamy do czynienia z warownią. I rodzaj warowni jest łatwy do ustalenia, ponieważ ukierunkowuje się albo na rasizm, albo na nacjonalizm, albo na kastowość. Często też występują one razem. Jakie mamy tutaj główne demony? No przede wszystkim jest to demon nienawiści, silny demon, agresywny demon. Dalej mamy demona poniżenia, dalej mamy demona wyniosłości. Mamy tutaj też ducha pychy, mamy cały zespół duchów kłamliwych. Mamy tutaj demona złości i mamy tutaj demona cielesnego gniewu. Mamy tutaj też demona zemsty. Mamy tutaj również demona morderstwa. Mamy tutaj również demona wojny. Mamy tutaj również cały zespół duchów kłótliwych. I ja bym chciał, abyście byli w stanie te rzeczy oglądać, zarówno w swoim życiu, jak też w środowisku, w którym się znajdujecie. I podejmować odpowiednie działania zgodnie z tym, czego uczyłem na początku naszego cyklu. Chciałbym się pomodlić teraz. Ojcze, ja modlę się teraz z ludźmi, którzy słuchali tego wykładu i do których serc dotarła ta informacja. Ojcze, ja przeklinam teraz każdą warownię rasizmu, każdą warownię nacjonalizmu i każdą warownię kastowości wśród ludzi, którzy słuchali tego wykładu. Ja w imieniu Jezusa podważam te warownie i zabraniam im się rozwijać. Ja w imieniu Jezusa nakazuję, aby demony się obnażyły. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że ludzie biorą teraz autorytet nad tymi demonicznymi siłami i że warownie pustoszeją i są burzone teraz. W imieniu Jezusa. Amen.